poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Dalej, Płotka, dalej! Odmieniec. Słonko nam świeciło. Co ja wam kurwa zrobiłem? No co? Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok. A teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! Piłki skrzesiła. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. Smród ludzkich szczyn i wódki. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Z tego wszystkiego zgubił buty.
Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Krwawi mu, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Gryzie jeszcze po łysiach. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś mataczył, to mu raczej. Szukasz kłopotów? Ukręci. Tak było. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie miał. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Pazurów utopca. To musi być on. Paskudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki. Dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Muszę przeprosić. Iść przeprosić. Odmieniec. Od teraz Derwan. D-R-W-A-N. Nie gości. Ze czarnym się oddaje. Królewka. Jak to? Wiem, jak cisza na morzu, cisza w komnacie. Cisarz Emhyr na robi w gacie. Moja babka była zna za jedną. Coś ty powiedział? Kto cię tego? No, ciężko. Słuchaj mi uważnie. Nigdy tej prześpiewki nie powtórzysz. Nikomu. Z Ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ale Ciężko to mój najlepszy kolega. Pobudka! Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę.
świerszcze? Gryziesz czy połykasz? No! Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. Mówisz, jak ciężko? Masz dach na głowę. A to już co? Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Zawalowi synek tak zbiera. En mi dete est tua esen. Prawdziwy wedyn. Nie uwierzę. Dalej, płotka, dalej! Naprzód! Przestań piszczeć, kuza. Poszukamy pana później, jak już będzie bezpieczny. Dalej, płotka, dalej! Thank you.
Często rozmawiasz ze swoim psem. To nie mój pies, tylko brat, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mój. Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tu pod wsią zaraz. I od tego czasu słuch o nim zaginął. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się, cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że boją się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodnią. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęło już ładnych parę dni. Szanse, że znajdziemy twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz, ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Jedź, Putka! Dobrze, że jesteś, Bastien. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy Huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Chyba nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się z tym. Nie jest dobry moment na pogaduchy, co? Załatwmy, co mamy załatwić i zbierajmy się z tym. To ten? Nie, syn sąsiadu.
co, Huzar? Czujesz pana? Ciągle nic. Podobny. No i co, Huzar? Czujesz pana? Ciągle nic. Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on. Ja... Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy. Może to przez ogień. Zwęszył go! Kuza rozwęszył Bastiena! Chodź! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balisty, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastien. On cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powierzą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powierzą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie Czarny, Bastien już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowie nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilfgaardzie. No, da mu się ubrania po ojcu. Przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, no. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Dalej. Jedź, podka.
Hejże! Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach, skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Współczuję, ale interes to interes. Więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. No i dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę! Znowu mi zarny drzewka poobierzały. Osławiona studnia. Południca? Ciekawe, skąd się tu wzięła. Dziwne. Nie atakuje. Oho. Podszedłem za blisko. Jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Coś musi wiązać południcę z tym miejscem. Jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Widać, południca nie oddala się od studni.
mężczyzna. Został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Dziennik może się okazać pomocny. Ta bransoleta to może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Ślady po krwi, ledwie widoczne. Kogoś tędy ciągnięto, kogoś, kto jeszcze żył. Ślady dłoni umazanych we krwi, małe palce, palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna, walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. O, przy studni jest kolejny ślad. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Volker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę.
się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Bransoleta. Igni. Zadziałało. Jedź, Płotka! Dalej, Płotka, dalej! Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. No proszę, nie myślałem, że ktoś mi kiedyś da posag. Ani ja, żem nie przypuszczał, że on Wiedźminowi przypadnie. Ciekawe czasy nastały, prawda? Ciekawe i smutne.